Uwaga, ekipa, stop, tu parkujemy. Największą przyjemnością dla rowerzysty jest malowniczy plener, wiem o tym, ale dzisiaj zamiast pod drzewem odpoczniemy w miejskim rynku. To miejsce wyjątkowe. Wczoraj czytałem w przewodniku, że w stojącym przed nami ratuszu mieściła się kiedyś gorzelnia. Gorzelnia spłonęła 300 lat temu. Może to i dobrze. Teraz zamiast niej mamy najwyżej w Polsce położony ratusz. Tak, najwyżej? Jak to możliwe? A jakże? Sprawdź, jak nie wierzysz. Powstał właśnie po pożarze gorzelni. Stoimy teraz na wysokości bagatela 592 metrów nad poziomem morza, czyli wyżej niż znajduje się wierzchołek słynnej wieży Eiffla. Turyści w Paryżu, i to ci na samym czubku wieży, są teraz ponad 150 metrów niżej niż my. A dla przykładu warszawiacy, krakusy czy wrocławianie są o blisko 500 metrów niżej od nas. Skąd pan to wie? Tego nie było przecież w przewodniku. Informacja o najwyżej położonym w kraju rynku i ratuszu jest powszechna. Ale faktycznie, chyba tylko miejscowemu, takiemu jak ja, chciało się policzyć, sprawdzić i zestawić te dane. Weszliśmy w taki innowacyjny projekt pod nazwą Poznaj Historię. Jest to system takich właśnie tablic z kodem QR, który pozwala turystom, mieszkańcom, skanując ten kod, łączymy się przez smartfona, dzwoni do nas nasz telefon i lektor przedstawia w dwóch językach historię danego miejsca. My w Boguszowie właśnie zakończył się montaż 5 takich punktów w takich najważniejszych dla nas turystycznie obiektach, czyli ratusz miejski, no bo jest to najwyżej położony rynek w Polsce. Mamy też taki punkt na górze Dzikowiec. Kolejny taki punkt jest na szybie Witold. Następny przy stadionie na ulicy Kusocińskiego, gdzie planowany jest pomnik sportowców zasłużonych boguszowskich, w tym Rajmund Niwiński. Jak również no mamy jedyną taką w Polsce drogę krzyżową górniczego trudu, która jest umiejscowiona wzdłuż trasy na górę Chełmiec. I te 5 punktów właśnie wprowadziliśmy w ten innowacyjny system. No mamy nadzieję, że pozwoli to raz, że przyciągnąć do Boguszowa kolejne rzesze turystów, jak jest to kolejna taka fajna atrakcja zarówno dla mieszkańców, jak i właśnie dla osób spoza naszego regionu, która pięknie promuje nasze miasto w szerokim zasięgu odbiorców.